W obliczu zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę, niosącej śmierć ludności cywilnej, a wśród niej również dzieci, my, dzieci Zamojszczyzny, ofiary II wojny światowej, pamiętając agresję Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, my, żyjący świadkowie zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej na narodzie polskim oraz przedstawiciele zamojskich instytucji kultury, oświaty, organizacji społecznych i mieszkańców ziemi zamojskiej wyrażamy swój sprzeciw, mówiąc stanowcze nie zbrojnej napaści na Ukrainę, suwerenny kraj i jego obywateli. Mówimy stanowcze nie zabijaniu dzieci. Apelujemy do władz Rosji o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i wycofanie swoich wojsk z terenu niepodległej Ukrainy. W imieniu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, Zarząd Okręgowy w Zamościu, podpisał prezes pan Julian Grudzień.